poniedziałek, 8 maja. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie w ciepłej i bardzo słonecznej Ratyzbonie. Za moimi plecami kamienny most. O nim powiem za chwilę parę słów. Natomiast teraz wsłuchajmy się w te słowa, które dzisiaj przygotował dla nas przewodnik z Biblią na co dzień. Pierwsze z nich czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 3 rozdziale, 14 wierszu takie słowa słyszymy. Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. Zaś drugie słowa wyjęte są z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 8 rozdziale, 31 wierszu tak czytamy. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Drodzy, ten kamienny most w Ratyzbonie, pod którym teraz się znajdujemy, został wybudowany w pierwszej połowie XII wieku. I to właśnie po tym moście kroczyły wojska drugiej i trzeciej wyprawy krzyżowej, zdążając do Ziemi Świętej. Pierwsi, by wspomóc zdobywców Jerozolimy, drudzy po to, by odzyskać Jerozolimę utraconą na rzecz Saladyna. Jedni i drudzy, by walczyć z niewiernymi, jedni i drudzy, by walczyć w imię Boże. I wiecie, właśnie w kontekście tych słów, które przeczytałem z listu apostoła Pawła do Rzymian, zastanawiam się, ile razy człowiek wypisywał Boga na swoich sztandarach, zapominając o tym, że Bóg nie jest Bogiem wojny, ale jest Bogiem pokoju. Że Bóg nie kieruje człowieka przeciwko człowiekowi i Bóg nie chce, byśmy wykorzystywali go w imię walki przeciwko drugiemu człowiekowi. A słowa apostoła Pawła, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, nie odnoszą się do walki człowieka przeciwko człowiekowi, ludzi, czy można powiedzieć narodów przeciwko narodom, ale mówią o walce duchowej. O to, by człowiek duchowy przezwyciężał człowieka cielesnego. Byśmy mogli być pewni tego, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, kto jest przeciwko nam, tak naprawdę miłość Chrystusa przezwycięża wszystko. Dlatego warto przeczytać cały fragment, 8 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Bo myślę również w kontekście tego, co czytałem z drugiej Księgi Mojżeszowej, warto pamiętać o tym, że Bóg pozwala nam się poznawać tylko w takich granicach, na ile On chce, byśmy mogli Go poznać, na ile możliwe jest, byśmy mogli Boga poznawać i zrozumieć. Dlatego niech dzisiejsze słowo jestem, który jestem, i jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, niech będzie dla nas zachętą w poznawaniu Boga i kroczeniu za Bogiem, będąc pewnymi tego, że Bóg nigdy nas nie opuści i pozwoli nam się poznać na tyle, na ile dziś tego potrzebujemy, na tyle, na ile potrzebujemy tego, by kroczyć za Jezusem Chrystusem. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Zostańcie z Bogiem.